W Łodzi jest budowana średnica kolejowa pod całym miastem. Za mną znajduje się komoda startowa, gdzie jedna tarcza rozpoczęła swoją trasę, a druga skończyła i ponownie rozpoczęła kolejny odcinek. I po drugiej stronie, po tej, powstaje nowy przystanek kolejowy, podziemny. O tym nie tylko w tym filmie. Zaczynamy! Łódzka średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, czym Awizynosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z łódzkiej średnicy 2050. Dziś opowiem, jak wygląda cała inwestycja, jakie mamy oficjalne informacje i co możemy zobaczyć na placu budowy przy budowie tej nowej linii kolejowej bezpośrednio pod całą Łodzią. I po kolei. Najpierw zacznijmy od tego, jak wygląda stacja Łódź Fabryczna, na którą właśnie lecimy. Jest oddana do użytku po przebudowie w 2006 roku. W 2021 roku korzystało z niej średnio mniej więcej ponad 7000 pasażerów na dobę. No i przebudowa, która była ostatnio tutaj realizowana, była w latach 2011-2016. Natomiast w tym miejscu widzimy komodę demontażową fabryczną, gdzie będą wyjmowane, a właściwie będzie wyjmowana tarcza Katarzyna, która drąży tunel, jest to na średnicy 13 metrów i w tym miejscu będzie wyjęta. W tym miejscu również będą rozjazdy z wszystkich torów z Łodzi Fabrycznej, aby dało się wjechać do nowego tunelu zarówno do pociągów dalekobieżnych i podmiejskich, czyli aglomeracyjnych. Natomiast na razie, jak widzicie, prace tutaj nie trwają. Są przetargi, ma być to realizowane z tego co wiem, jednocześnie z budową komory rozjazdowej i tunelu KDP właśnie w ramach pociągów dalekobieżnych. Jednakże na razie ani to nie jest budowane, bo trzeba wzmocnić tam fundamenty Domu Kultury. Natomiast już tutaj dalej mamy bezpośrednio przystanek kolejowy Łódź Śródmieście, który znajduje się, jak sama nazwa wskazuje, w samym Śródmieściu Łodzi. Co warto podkreślić, aktualnie nie jeżdżą tutaj tramwaje w jednej relacji, one tutaj wrócą oczywiście po przebudowie w ten sam sposób, jak to wyglądało, bo tak jest przy wszelkich tego typu przebudowach, że infrastruktura po przebudowie, po budowie musi zostać odbudowana do tego stanu, jak to było przed budową. Natomiast sama stacja, która się tutaj będzie znajdować, będzie miała dwa perony i znajdować się będzie na poziomie minus 3. Na poziomie minus 1 będzie hala odpraw, a przez poziom minus 2 będziemy zjeżdżać tylko i wyłącznie na poziom niższy. Coś ciekawych rzeczy mogę tutaj powiedzieć a propos tej stacji, to jest to, iż będzie trochę wyjść bezpośrednio na powierzchnię ze schodami ruchomymi. Na same perony będziemy zjeżdżać schodami ruchomymi i windami. Aktualnie prace trwają przy bezpośrednio konstrukcji samej w tym miejscu. Skończyły się też prace archeologiczne bezpośrednio przy ruinach synagogi starej, która tutaj się znajdowała, i szczelin przeciwlotniczych z czasów II wojny światowej. Tam prace archeologiczne faktycznie trwały do tego momentu, który mamy teraz, i dzięki temu, że się one zakończyły, będziemy mogli, znaczy będą mogły rozpocząć się dalsze prace, to już trwają od miesiąca mniej więcej, przy pracach od przekładania sieci, które się znajduje bezpośrednio pod ziemią. Tu macie schemat mniej więcej, jak wygląda sama stacja, z wizualizacjami również, jak będzie wyglądać wyjście bezpośrednio z tego przystanku kolejowego. Jak widzicie, nowy park, taki lekki plac, w przyszłości budynek może nawet w tym miejscu powstanie, ale na razie będzie tylko łącznie właśnie taki plac w tym miejscu i wyjście będą po dwóch stronach bezpośrednio tejże ulicy, znaczy tego skrzyżowania, także na spokojnie nie będzie tylko łącznie z tej strony wyjść. Ale zlećmy sobie na dół, żebyśmy mogli dokładnie zobaczyć mniej więcej, jak wyglądają tutaj faktycznie prace. To jest miejsce, gdzie głównie przy tym przystanku są prace. Bezpośrednio w tym miejscu trwa zbrojenie górnego stropu i możemy to zobaczyć właśnie z góry. No tak, trwają prace. Ja faktycznie byłem tutaj, zdziwiłem się, bo ja zazwyczaj jestem na placu budowy w środę. Tym razem byłem wyjątkowo w czwartek. I zetknąłem i faktycznie prace trwają, dźwigi duszają się, pracownicy na budowie są, ale w tym miejscu, jesteśmy po drugiej stronie tego skrzyżowania, są właśnie elementy tej starej synagogi. Tutaj prace już faktycznie badawcze się zakończyły i dzięki temu są możliwe prace do przekładania całej infrastruktury podziemnej. Także tutaj już to nie powinno być dużym problemem.
Oraz odpowiadając, co w tym miejscu będzie poza samym jednym wyjściem ze stacji, no to odpowiadam, że nie wiem, tak? Jakby jest plan, przynajmniej był plan, żeby w tym miejscu powstała galeria handlowa, jednak na co aktualnie jest tam planowane, to wam nie powiem. Natomiast w tym miejscu widzimy bezpośrednio główną część tego placu budowy. Oczywiście ona w przyszłości będzie musiała się przenieść w miejsce, gdzie jest ulica, ale na razie tego jeszcze nie mamy. Tak jak widzicie, właśnie w tym miejscu powstaje strop. Pod tym, co widzimy, będzie bezpośrednio wykopywany później poziom minus 1, gdzie będzie się znajdować hala odpraw, kasy biletowe, lokale usługowo-handlowe i tak dalej. To wszystko będzie na minus 1, później minus 2 zjeżdżamy na dół schodami ruchomymi i na minus 3 możemy wejść bezpośrednio na perony. Dwa perony w kierunku bezpośrednio łodzi fabrycznej, czy też w drugim kierunku. W kierunku zachodnim. Natomiast zanim oczywiście pociągi pojadą w kierunku zachodnim, to musi powstać też tutaj tunel TBM. No i na razie tutaj tarczy TBM nie ma. Ta tarcza jest aktualnie na przystanku Polesie i za chwilę do niego polecimy. Jednakże co chcę powiedzieć w tym momencie, to jest to, iż nie wiem jeszcze na razie w tym momencie, kiedy ta tarcza ruszy w kierunku tego miejsca. Bo tarcza Faustyna jest o przekątnej osiednicy 13 metrów. I będzie musiała się przedrążyć bezpośrednio na linii, tak jak teraz lecę dronem, pod tymi wszystkimi budynkami, które w tym miejscu widzicie. Nie wszystkie budynki nie są w idealnym stanie. Część z nich musi zostać wyburzona w związku z tym, że one są w kiepskim stanie. Mieszkańcy są przesiedlani aktualnie do innych lokalizacji. Z tego co wiem, właśnie bezpośrednio miasto Łódź nad tym teraz prowadzi nad tym pracę. A część budynków musi zostać wzmocniona przez wykonawcę i z tego co wiem, aktualnie to jest teraz realizowane, przynajmniej z ostatnich informacji, które są na stronie bezpośrednio tunel łączy Polskę, bo stąd część informacji i aktualności brałem faktycznie tego filmu. Także wykonawca z tego co wiem aktualnie bada to faktycznie, żeby wzmocnić te budynki i móc rozpocząć dalszą pracę tarczy TBM. Też odpowiadam, że nawet może i dobrze, że w tym momencie prace wstrzymane są przy drążeniu tego tunelu, ponieważ samej komory fabrycznej na razie nie ma. W teorii prace mają się zakończyć, cały czas się wszyscy upierają przy tym w 2024 roku, nawet przy ostatnich informacjach. Jednakże samo oddanie do użytku ma być w 2025 roku. No ale dobrze, dużo o Śródmieściu. Teraz przejdźmy do drugiej części, drugiego przystanku nowego, czyli Łódź Polesie, który w tym miejscu właśnie widzimy. To właśnie tutaj aktualnie znajduje się tarcza TBM i w tym miejscu stacja będzie, znaczy przystanek kolejowy będzie się znajdować mniej więcej tak samo jak wcześniej. Czyli na poziomie minus 3, na minus 2 tylko i wyłącznie schody na dół, a na minus 1 hala odstaw z kasami biletowymi i lokalami usługowo-handlowymi. Będzie połączona oczywiście w przyszłości, najprawdopodobniej tak jak na tej wizualizacji, z całą galerią centrum handlowym, które się w tym miejscu znajduje, czyli właśnie z manufakturą, gdzie zawsze jak jestem przy okazji to sobie wpadam, bo no, całkiem ciekawy obiekt, jedyny tego typu na taką dużą skalę w Polsce, chyba nawet w Europie, jeśli dobrze pamiętam, ale tutaj nie dam sobie ręki uciąć, bo po prostu to jest przerobiony budynek po tym, co tu wyglądało było kiedyś, tak, po starych fabrykach. Natomiast zerknijmy, jak wygląda poziom minus 1 w tym miejscu, czyli hala odpraw. Na dół też możemy zobaczyć bezpośrednio przelot na minus 2 i minus 3. Na minus 3 jest wszystko zasypane właściwie, bo tam tarcza TBM, która drążyła tunel, ona też drążyła ten tunel bezpośrednio za sobą na terenie peronów. Później będzie ten tunel rozwierany na poszczególne części i będą trwały prace przy budowie peronów. Tu widzimy nawet fragment już tubingów ułożonych bezpośrednio za TBM-em. W tym miejscu właśnie można dokładnie sobie to zaobserwować, że no, tarcza już jest, tak? Ona się przewróciła dalej i stoi też bezpośrednio przed ścianą końcową tego przystanku kolejowego, aby móc rozpocząć pracę i drążyć tunel pod pozostałym odcinkiem. Co jeszcze mogę powiedzieć a propos tej stacji, to jest to, iż jeżeli tarcza w końcu się ruszy stąd i wyjedzie, to będą bezpośrednio też trwały prace przy budowie konstrukcji nośnej, znaczy przy płycie dennej. Jeżeli tarcza TBM już tu nie będzie, ona zacznie wiercić się dalej, to płyta denna będzie robiona. Natomiast w aktualnym momencie konstrukcja jest budowana elementów... Oj, przepraszam, pogubiłem się. Kontynuowane jest budowanie elementów konstrukcji nośnych. Także to są aktualne prace zaawansowane, jeżeli chodzi o ten odcinek i o ten przystanek kolejowy, który w tym miejscu widzicie. Przy okazji wszystkie napisy a propos dzielnic i miejsc, gdzie się znajduje dany przystanek kolejowy czy dany obiekt, są ściągane bezpośrednio z OpenStreetMap.
Więc powinno to być wszystko całkowicie dobrze, jeżeli chodzi o lokalizację wedle granic. Także tak wygląda mniej więcej to miejsce i możemy chyba jeszcze zetknąć w jedną dziurkę, jak to wygląda. No tak, tak wygląda, to jest wszystko rozkopane. W przyszłości będą tutaj na powierzchnię dwa wyjścia, z czego jedno będzie się rozchodzić na dwie strony, więc łącznie w teorii trzy wyjścia. Windy oczywiście na sam dół, schody ruchome i to wszystko będzie się łączyć w jedną całość. Oczywiście zieleń na górze będzie nad całym elementem, który teraz jest rozkopany i ulica wróci na swoje pierwotne położenie. No i będzie dojście bezpośrednio całkiem dobre i wygodne z tego, co kojarzę właśnie do manufaktury z okolicy, która tutaj dosyć dużo zyska tym przystankiem kolejowym, który w okolicy dosyć dużo pewnie osób im zapewni, żeby mogli przyjść. Ciekawe, co nie? Taka dobra, bliska lokalizacja. Ale dobrze, przekręcamy się w drugą stronę. Bo przed nami jeszcze trochę rzeczy, tak? To nie jest tak, że już jesteśmy na końcówce. My dopiero drugi przystanek kolejowy przerobiliśmy z trzech, ale jeszcze przed nami dosyć dużo, właściwie większa ilość tunelów do zrobienia. Tutaj też od razu wam powiem ciekawostkę. W tym miejscu, jak będziemy lecieć nad tym parkingiem niezadaszonym całkowicie przy właśnie manufakturze, pod nim już jest tunel, który został wydrążony przez tarczę Katarzynę i w tym miejscu mniej więcej będą rozjazdy pomiędzy dwoma torami. Pociągi będą mogły zmienić tutaj tor bezpośrednio przed wjazdem na przystanek kolejowy Łódź Koziny, który jest trochę później, był właściwie wplecione do całej inwestycji po tym, jak raz mu się nie udało pojawić w całej budowie. Ale zanim do niego dolecimy, to mamy komodę odolanowską i to właśnie w tym miejscu jest całe zaplecze techniczne obydwu tarcz TBM. Możecie zobaczyć wielkie rurociągi, które tutaj się ciągną, dźwigi, żurawie i oczywiście nowe tunele, które są tutaj drążone. Chociaż w tym miejscu, gdzie teraz patrzymy, obydwa tunele już są gotowe. Tarcza Faustyna, która jest trochę mniejsza, ona ma średnicę 8,76 metra. W tym miejscu, jak widzicie, dwa tunele już zostały całkowicie wydrążone. I tu już prace w tym elemencie nie są robione. Jak widzicie, dwa tunele są w różnych płaszczyznach, na różnej wysokości, ponieważ te pociągi będą wjeżdżać pod górkę, w zależności od tego, na który peron będą wjeżdżać na przystanku Koziny. Natomiast to nie zmienia faktu, że w tym miejscu to się wszystko właśnie łączy. Tu obydwie tarcze mają zaplecze techniczne, przynajmniej w teorii, w zależności od etapu budowy. I w tym miejscu też widzicie ten cały rurociąg, który zjeżdża na dół. To jest tak naprawdę taśmociąg, którym jest wyciągany cały urobek, czyli ziemia, którą drąży tarcza Katarzyna. Ponieważ tarcza Katarzyna aktualnie stoi i nie drąży dalej, no to oczywiście prace tutaj w tym miejscu są wstrzymane i nie ma tutaj więcej prac. No bo to jest tylko i wyłącznie to miejsce, później będzie całkowicie zasypane, tu nic nie będziemy widzieć z aktualnego miejsca budowy. To będzie po prostu wszystko wyglądało tak jak przed budową, czyli oczywiście będzie zieleń, drzewka i tak dalej, to wszystko będzie właściwie niewidoczne, to jest tylko i wyłącznie obiekt na okres budowy i w tym miejscu też mogliście zobaczyć mnóstwo tubingów, z której się składają później tunele. Tunel właśnie w tą stronę w kierunku przystanku Poleśne, który właśnie teraz patrzymy, jest już gotowy i to ten pierwszy odcinek wydążyła już tarcza Katarzyna i w teorii on jest gotowy, ale de facto wyjście bezpośrednio na przystanku Poleśne nie jest zbyt łatwe z tego tunelu, no bo tam, tak jak mówiłem, tarcza faktycznie się przewierciła pod ziemią, pod przystankiem i tunel jeszcze jest, chociaż pewnie w jednym miejscu jest robione wyjście. Natomiast tu mamy kolejny przystanek kolejowy, Koziny. I to jest ten tytułowy, wielopoziomowy przystanek kolejowy. Tutaj na poziomie minus 1 będzie hala odpraw, na poziomie minus 2 będzie przystanek kolejowy. Znaczy nie, wróć, przepraszam, już odjechałem trochę za bardzo. Co ja tutaj dla was mówię? Przepraszam bardzo. Na poziomie minus 1, dobrze, hala odpraw. Na poziomie minus 2 przystanki kolejowe w kierunku Łódź-Żabieniec i Łódź Kaliska i na poziomie minus 3 przystanki dwa kolejowe, znaczy dwa perony do Łodzi Fabrycznej. Czyli jeszcze raz, minus 2 Łódź Żabieniec, Łódź Kaliska, minus 3 Łódź Fabryczna. Tak jak to właśnie na tym schemacie widzicie. Jeżeli znowu przekręcam nazwę Łódź Żabieniec, to was za to bardzo przepraszam, ale nie jestem w stanie tego inaczej wymówić. Może to dlatego tak wygląda. Natomiast tu mamy jeszcze parę wizualizacji, jak to będzie wyglądać. No i co tu właściwie możemy zobaczyć z aktualnego procesu zaawansowania. Tu macie też schemat i podział mniej więcej, jak będą wyglądać pociągi w tym miejscu. Tak, będą dwa perony na każdym z poziomów, czyli łącznie aż 4 perony, bo tutaj pociągi będą się zjeżdżać, tak jak sama konstrukcja, jak widzicie, stacji, na boki. W zależności od tego, w którym kierunku będą jeździć pociągi.
i w którą stronę będą po prostu skręcać w tym miejscu. Jak widzicie, tutaj część płyt jest aktualnie betonowana. W tym miejscu tarcza TBM właśnie drążyła jeden i drugi tunel i możemy dokładnie zobaczyć, gdzie później będzie jedna tarcza wyjmowana i przekładana do kolejnego odcinka. Ale najważniejsze jest to, co właśnie w tym momencie widzicie. Ten biały taki prostokąt, który się znajduje w tym miejscu na powierzchni, to jest tarcza TBM. To jest tarcza właśnie Faustyna, która się w tym miejscu znajduje i ona już za sobą wydrążyła właśnie ten tunel w kierunku komory Odolanowskiej, na której właśnie jest to całe zaplecze techniczne. Tak jak mówiłem, właściwie opowiadałem wam w poprzednim filmie 2 miesiące temu, tarcza wtedy się zajmowała bezpośrednio w tym miejscu, z tym, że jeszcze się wtedy nie przebiła. Teraz tarcza się przebiła, zrobiła za sobą tunel, jak widzicie dalej układała tylko i wyłącznie pod sobą te małe tubingi, w celu tego, aby miała się od czego odpychać i dzięki czemu właśnie w ten sposób odepchnęła się już bezpośrednio teraz przy drugiej ścianie, dalej w kierunku komory skarbowej, skąd pociągi będą wyjeżdżać właśnie w kierunku Łódź Żabieniec. Natomiast tutaj będą się znajdować w tym miejscu właśnie perony. Perony w kierunku Łódź Żabieniec, które się będzie znajdować po prawej stronie i po lewej stronie w kierunku Łodzi Kaliskiej. Też widzicie, że tutaj trwają prace przy już robieniu bezpośrednio słupów do podtrzymywania w przyszłości całego stropu i przy tym aktualnie też tutaj właśnie w tym miejscu trwają prace. Co możemy zobaczyć? W lutym 2023 została wykonana kołyska, której właśnie będzie się odpychać ta tarcza TBM i drążyć dalej tunel i kontynuowane jest zbrojenie ścian i płyty na poziomie minus 2. Tak jak możemy to zobaczyć właśnie w tym miejscu, poziom minus 3 jest jeszcze głębiej i tam już faktycznie są tunele gotowe. Przynajmniej jeden tunel jest gotowy, drugi jeszcze faktycznie przy nim prace trwają. I w tym miejscu właśnie widzimy przód tarczy, co prawda sama tarcza, ta która drąży, jest schowana bezpośrednio tutaj za rusztowaniami, bo wtedy też trochę padał deszcz mimo wszystko, więc niestety nie mogę wam tego pokazać, bo wszystko jest schowane przed nami, no co ja poradzę. Ale w tym miejscu w przyszłości będzie wyjmowana z tego miejsca, z tego tej dziury tarcza, która wydrąży kolejny tunel i do tego miejsca będzie wkładana kolejnego wtedy w tym miejscu widzimy. Tak, dużo jest tutaj pokićkanych miejsc, dużo tunelów, bo łącznie sama tarcza Faustyna drąży 4 tunele w kierunku 4 różnych miejsc de facto. Ale może przelećmy sobie właśnie w jedno z tych miejsc, gdzie już tunel jest jeden gotowy, a drugi będzie dalej zwany jako ostatni. To jest bezpośrednio przed nami komora Długosza. W tym miejscu po lewej stronie, stąd tunel już jest bezpośrednio do przystanku Łódź Koziny, a dalej po prawej stronie będzie Łódź komora Unii i ta komora będzie realizowana jako ostatnia, bo to będzie ostatni odcinek, który będzie drążony tarczą Faustyna. Natomiast tutaj dalej mamy też kładkę, która została przebudowana w ramach tej inwestycji i dalej jak będziemy patrzeć prosto, to byśmy zobaczyli Łódź Kaliską, ale tam już nie doleciałem, bo nie miałem czasu i tak ledwo co wyrobiłem się z lataniem w tym miejscu, bo za chwilę później był szczyt, z tego co pamiętam właśnie, jak byłem w czwartek, więc latanie do 12 było dosyć mocno ograniczone. Natomiast w tym miejscu, jak mówiłem, jest kładka, ona była realizowana w ramach tej przebudowy, żeby faktycznie udostępnić tutaj przejście dla pieszych. W tym miejscu, a tu mamy bezpośrednią komorę Unii. Tutaj, jak widzicie, mamy tylko łącznie zarys mniej więcej ścian szczelinowych w tym miejscu i dalej później pociągi będą tutaj wyjeżdżać już bezpośrednio na powierzchnię po pochylni, stąd jak tarcza już nam zrobi tunel. Na razie tutaj nie mamy nawet zarysowanego mniej więcej miejsca, gdzie będzie ta komora Unii, coś, gdzie będziemy wyjmować tą tarczę, ale spokojnie ona tutaj dotrze najprawdopodobniej za jakieś jeszcze, no co najmniej pół roku, ale ja bym powiedział, że tak mniej więcej za rok jakoś to będzie już gotowe. Tu dalej mamy po drugiej stronie już bezpośrednio gotową komorę. Jest to komora właśnie Długosza i w tym miejscu pociągi będą zjeżdżać. O ile sama pochylnia nie jest jeszcze widoczna w tym miejscu, to prace przy niej trwają faktycznie przy wykopywaniu tego miejsca. Ściany szczelinowe już w części miejsc są gotowe faktycznie. Przejazd jeszcze tutaj był pozostawiony jakiś czas temu faktycznie dla samochodów. Teraz już go nie ma, jest tylko łącznie przejazd techniczny przez budowę. No i dalej jest już gotowy tunel bezpośrednio od komory Długosza właśnie w tym miejscu. Pociągi będą wjeżdżać tutaj pod ziemię i dalej wyjeżdżać już bezpośrednio przez Łódź Koziny, Łódź Polesie, no i dalej Łódź Śródmieście i Łódź Fabryczna. Wracamy bezpośrednio do Łodzi Koziny w tym miejscu, abyśmy mogli sobie przelecieć na drugą orientację, na drugi kierunek wyjazdu z tunelów. Tak i teraz lecimy. Na tym odcinku będzie powstawać teraz najszybciej nowy odcinek tunelu, będący tarczą Faustyna, tej właśnie mniejszej, o przekątnej 8,76 metra.
No i tak jak tu widzieliśmy ten pociąg, on dalej pojechał w kierunku Łódź-Żabieniec i do niej też dolecimy faktycznie. Tutaj po prawej i lewej stronie macie dwie komory, po prawej stronie faktycznie tarcza TBM dotrze, a z lewej będzie startować w kolejną podróż. I widzimy też mniej więcej całkiem ładnie zarysowaną całą pochylnię tutaj, więc faktycznie tutaj prace są trochę bardziej zaawansowane przy tej jednej konkretnej komorze, przy komorze skarpowej. Ale zanim do niej dojdziemy, to sobie zobaczmy bezpośrednio, gdzie te pociągi będą wyjeżdżać i co będzie pierwszym przystankiem kolejowym, znaczy stacją kolejową na ich trasie, jak to zobaczymy po wyjeździe z tunelu. To będzie właśnie to miejsce. Łódź-Żabieniec, o której mówię przez cały ten odcinek, że nie wiem, jak to faktycznie się nazywa. W tym miejscu pociągi będą miały pierwszy przystanek lub ostatni przystanek na powierzchni, w zależności od tego, w której orientacji będą jechać. Przy okazji tutaj w okolicy jest dobry węzeł tramwajowo-autobusowy do przesiadek, więc całkiem dobrze, całkiem wygodnie tutaj to będzie realizowane, jeżeli chodzi o przesiadki. Ale dobrze, wróćmy jednak do inwestycji kolejowej, a nie patrzmy na piękną panoramę Łodzi. Bo jakby, no owszem, ładna panorama, chociaż dla mnie, dla warszawiaka, zawsze będzie brakować tych wieżowców w Otalii. Ale dobrze, wracając do Łodzi, w tym miejscu mamy już rozjazdy bezpośrednio pomiędzy dwoma torami i dalej te rozjazdy będą się tutaj musiały powstać nowe w kierunku dwóch tunelów, które będą wyjeżdżać. Kolejno w tym miejscu mamy bezpośrednio nad rzeczką, w tym miejscu zrobione przejazdy, przepusty właściwie, przepusty albo wiadukty, chyba nie wiem, czy to jest jedno lub drugie, to wydaje mi się, że to jest raczej przepust, bo to jest zbyt małe. I w tym miejscu właśnie dwa przepusty powstały, jeden na jeden tor, drugi na drugi tor. I po tych przepustach będą przejeżdżać właśnie pociągi. Po tym będą przejeżdżać w kierunku Łodzi Fabrycznej, a po tym drugim, który jest za nami w tym momencie, będą wyjeżdżać z tej całej infrastruktury podziemnej. Też tutaj zwróćcie uwagę, że to jest aktualnie ta rzeczka jest prawie niewidoczna. No wiem, może zima i tak dalej, ale prawie jest w ogóle niewidoczna. Ale oczywiście jest na mapie, więc trzeba ją zaznaczyć i oczywiście byłby problem, gdyby to wszystko zakopać, a później by wszystko było potopione. Więc bezpieczeństwo w tym miejscu jest faktycznie realizowane. No i tutaj dalej widzimy bezpośrednio wjazd. Tu mamy zrobione już te ściany szczelinowe. Tędy na spokojnie pochylniami będą zjeżdżać pociągi bezpośrednio na dół i wjeżdżać kolejno w tunel i do Łódź Koziny. Tu też możemy zobaczyć, że faktycznie trwają prace, jest wykopywane to wszystko i trwają jeszcze prace przy betonowaniu bezpośrednio wszystkich elementów ścian w tym miejscu, żeby po prostu można było to później na spokojnie wykopać. Więc tutaj przy tym trwają prace, jak widzimy zresztą na załączonym obrazku, trwają. Widać ludzi, ruszają się, coś się dzieje. Dalej jest bezpośrednio już sama część komory i w tym miejscu będą też spuszczone wszystkie elementy techniczne tarczy TBM, które będzie tutaj składana. No i dalej sama tarcza TBM będzie ta część drążąca. Sama głowica będzie spuszczana w tym miejscu, tu gdzie teraz znajduje się dron. Dalej będzie się zaplecze techniczne znajdować, patrzymy teraz w kierunku północnym całej inwestycji. No i na wprost jakbyśmy polecieli, to oczywiście byśmy dolecieli do Łódź-Żabieniec. Ale do tej komory, aby tarcza trafiła, to jeszcze chwilę musimy poczekać. Dlaczego? Bo do tego miejsca musi najpierw się dowiercić tarcza TBM do komory skarpowej, która się znajduje po prawej stronie i właśnie to jest ona. Tędy pociągi będą wyjeżdżać z tunelu i zwróćcie uwagę, że tutaj całkiem ładnie jest już wszystko wykopane na poziomie minus 1. Ta pochylnia jest całkiem dobrze zrobiona i w tym miejscu nie będzie już składana tarcza TBM, ona tu będzie wyjmowana. Jak widzicie tą ścianę na końcu samej komory, przez nią będzie się przebijać tarcza TBM i w ten sposób będzie wyjęta bezpośrednio na tej kołysce, w tym miejscu będzie wyjmowana, przenoszona bezpośrednio, przenoszona nad linią kolejową i wkładana do drugiej komory, która się znajduje teraz po prawej stronie ekranu. I w ten sposób będzie realizowana ta cała inwestycja. Z ciekawostek mogę wam powiedzieć mniej więcej, tutaj czerpiąc informacje z internetu, bezpośrednio od Macieja Zielińskiego, który robi opracowanie tutaj na temat tejże inwestycji, że tak, tarcza Faustyna wydrążyła już jeden cały tunel w osi 18 i tutaj jest ten tunel długości 924 metry, 100% jest aktualnie ukończony. Dalej robi teraz ten kolejny odcinek w osi 21 o długości 1107 metrów i zrobiła już tego tunelu 385 metrów, z czego to jest prawie 35% mniej więcej. Dalej tarcza Katarzyna, która drąży oś 23 całą o długości właśnie od komory Odalanowskiej do Łodzi Fabrycznej o długości 2665 metrów. Cały odcinek ma już wydrążony w 1036 metrów
I czyli to jest trochę ponad, no, prawie 39% zrealizowanej już inwestycji. No i tak wygląda mniej więcej ta cała budowa. Jeszcze są dwie osi właśnie robione później przez Starcze Faustyna. Oś 22 długości 748, ona jest bezpośrednio właśnie w relacji Łódź, Żabieniec, przystanek Koziny. I oś 17 w relacji od Łódź Koziny do Łódź Kalicka. I to będzie 696 metrów. Te prace jeszcze się nie rozpoczęły i ta oś 17 będzie realizowana jako ostatnia. No i tak mniej więcej wygląda cała inwestycja w Łodzi. Mam nadzieję, że w tym filmie popełniłem mniej błędów. Jeżeli jakieś popełniłem, dajcie mi znać w komentarzach i ja załączę w przypiętym komentarzu informacje sprostowujące rzeczy, które faktycznie mogłem popowiedzieć źle i niepoprawnie. Mam nadzieję, że już przy tym trzecim filmie udało mi się jak najwięcej informacji wyciągnąć faktycznie zgodnych z informacjami prawdziwymi, żebyście mieli po prostu jak najlepsze i jak najświeższe informacje. Z tym jak najświeższe to tylko i wyłącznie z ujęć z dona faktycznie jestem dla Was ciekawy, będzie w stanie wyciągnąć świeże informacje, bo same informacje, które tutaj są bezpośrednio przez inwestora opublikowane na ich stronie, to jakby no, to jest raz w miesiącu, chociaż to jest nawet rzadziej niż raz w miesiącu zazwyczaj, więc no cóż, no, nie powiem, żeby to było często. Ale tak, prace trwają, faktycznie nie będę ukrywać, że nie dzieje się. Inwestycja w teorii ma być już oddana do użytku w 2025 roku. Ja szczerze w to nie wątpię, szczerze w to wątpię mimo wszystko. Sądzę, że jak będzie to gotowe w 2000, no nie wiem, no. W 2025, jak zakończą prace budowlane i w 2026 oddadzą do użytku, to będę pod wrażeniem. Wcześniej raczej wątpię, bo sama inwestycja jest zgłoszona aktualnie do procesu etapowania, dzięki czemu w przyszłości po prostu i może być realizowana trochę dłużej, a cały czas dotrzymać i utrzymać finansowanie ze środków Unii Europejskiej. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie, subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam Was do wspierania. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film z Łodzi pojawi się w kolejnym miesiącu. W kolejnym miesiącu, bo ten film jest opóźniony, czyli w maju, bo ja do Łodzi jeżdżę co 2 miesiące, by nagrywać tą inwestycję. Jeszcze oczywiście przed nami, najprawdopodobniej w czwartek, zobaczycie film w formie przelotu nad całą inwestycją, jako jeden długi film, bez mojego gadania. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i jutro już najprawdopodobniej w Krakowie, z przelotem nad krakowską średnicą 2050. Cześć!